Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, nie mam ani jednej tykwy. Oraz jednego wskrzeszenia, a także połowy zdrowia. Dlaczego? Otóż dlatego, że udało mi się poza kadrem pokonać panią Motyl. Za drugim podejściem, tym, a ogólnie chyba za 10. Ale uwaga, możecie to zobaczyć już teraz! Thank you.
throw away such loyalty. Loyal wolf, take my blood and live again. It appears as though your old memories have been awakened. Yes, I saw the divine heir. I see. I won't say any more, and neither should you. All that you saw was yours alone. Sculptor, what did that Buddha show you? Were you listening? Tell me. Flames. Flames? That is all I can see. It doesn't matter what offering I make. Flames spreading as far as the eye can see and consuming Ashina. That's... We're done here. No, i jesteśmy z powrotem. A więc jak naprawdę to, co się stało, to nagle dźgnięcie w plecy, nagłe, nie nagle, to nagłe dźgnięcie w plecy oraz to, co sobie Wilk przypomniał, czyli to, że złożył przysięgę wierności i dlatego może się wskrzeszać, to właśnie stało się w Hiracie. Dodatkowo na koniec walki otrzymałem po pierwsze wspomnienie za panią Motyl, która była wytrawną iluzjonistką, ale także... teraz pytanie, gdzie to będzie? O, tutaj, w kluczowych. Krople sakury. Różowy, krystaliczny osad, który tworzy się, gdy przysięga nieśmiertelności spełznie na niczym. Zwiększa moc wskrzeszania, co pozwala użyć jej jeden dodatkowy raz. Powtórzenie przysięgi i zwiększenie mocy wskrzeszenia wymaga niewątpliwie pomocy ze strony boskiego dziecka smoczego dziedzictwa. Dostałem też za nią 1500 punktów doświadczenia, dzięki czemu zabiję cokolwiek i mam punkt umiejętności. Szkoda, że nie 2 punkty, ale niestety wszystkiego mieć nie można. Tutaj nic więcej chyba nie zdobyłem. O właśnie, tu jest to wspomnienie. W ogóle jestem ciekaw, do ilu punktów żywotności i siły ataku na nowej grze plus ja się mogę dofarmić za te wszystkie walki. Naprawdę mnie to ciekawi. No ale nic. Zjednoczę się teraz z posążkiem i zwiększę siłę ataku. Ostatek pani Motyl. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, choć odległe przywoływanie go stanowiło pożywkę dla wilka. Pani Motyl została wybrana przez Sowę do grona tych, którzy uczyli wilka technik shinobi. O, czyli dlatego wiedział, jak rozproszyć iluzję. Pewnie ktoś inny by go też nauczył, ale zakładam, że rozproszył jej iluzję, ponieważ nauczyła go tego, jak je rozpraszać. No chyba, że po prostu ona była taką wielką iluzjonistką, a wszystkie pozostałe iluzje to takie 50-50, nie? Nauczyciele ci stosowali surowe metody. Techniki shinobi mogą być szlifowane jedynie w trakcie walki. No, przeszlifowałem się teraz. Jezu, jak ja się wydarłem, jak ją w końcu rozwaliłem. O, chyba mnie teraz łapie. Ale nic to. Ciekawe, czy to pozwoliłoby mi pokonać tego generała przy zbiorniczku. No, zaraz się dowiem. Jakbym ksenomorfa połknął. Tylko takiego, który po prostu zechciał zostać w moim gardle, a niekoniecznie wyskoczyć mi przez płuco. No chodź, Wilczku. Ale fajne są te, że wykończenia się różnią. W sensie, na człowieka po rozbiciu postury to jest po prostu dźgnięcie i czasami pomerdanie.
tym mieczem w kilka stron, a na wilczura to jest szybkie cięcie. Dobra, to tak. Jeden test na tamtego kolesia. I już bym spadł. Do góry. A potem spróbuję się przejść tam po moście dalej. Jak mi się nie uda tutaj. Na szczęście punkt mam exp mam przekonwertowany w punkt umiejętności, więc to się nie straci. Zdążyłem. Mnie tu nie ma. Nie ma mnie, nie widzisz mnie. Fajnie, tamci nie widzą, ale ten nie widzi. Jak? Jeden mniej. Dawaj. Wiem, że tego chcesz. Gości wygląda trochę... Nie wiem, czy to są włosy, czy to jest jakaś ozdoba, ale gości jak Predator z tym trochę wygląda. Nie wiem, czy też wam się to kojarzy. Jak uda mi się go też zdjąć po cichu, to będzie pięknie. Dziękuję. Dobra, jeszcze tutaj jest jeden koleś. Ej, ale jakie fajne! Czy Ketchup mnie usłyszał, czy po prostu zobaczył mój cień na swoich plecach? Jeśli wiecie, o co mi chodzi teraz. Z tym zdaniem. Ja zaraz herbatę jakąś zrobię, bo jestem chrypą, nie mogę wytrzymać. Jezu, ale... Po tylu próbach w końcu się udało. Chryste, panie. Aj, za wcześnie. Weź Shikibu. Idź se. Zapomnij. Nie ma mnie tu. Ach, tak łatwo nie zapomnisz, co? Kurde, za wcześnie się przyciągnąłem. Tędy? A to cwany. Dobra, ja pójdę tutaj. I co? A, ostatka, dobra. Ostatek mnie chwilowo nie jara. O, już zapomniał, bardzo ładnie. Dobra. Nie popiół. Popiół sobie zostawię. Niech mi tutaj wróci... olej. Tutaj niech będzie dysza. Na razie trzeciego nie będę dawać. To też może zostać. Dobra. Let's check this out. Okej, okay, mam cię. Skradu. Spróbuję go podpalić tak od razu. Jaki cen on nie usłyszał tej zmiany? Aj, to bez sensu. Okej, okay, no mogę zrobić Nikiri, ale... Tu ma pod... fuksem. Okej, okay. nie uniknąłem, ale zrobiłem to. Zwalnąłem go i mu to anulowałem. Też dobrze. Ty, da się? Aj, Mikiri mogło teraz być. Aj. Dobra, ale mam wskrzeszenie. Olej, podpałka. Nie! Jezu! W niego! Nie obok! Teraz by takie piękne Mikiri weszło! God damn it! Ale już jestem w stanie go rozwalić, robił wystarczające obrażenia. Tak liczyłem na pomoc losu. No
Ale dobra, zjednocz się z posążkiem. Podróż do zamku w Ashinie, bo jakoś stamtąd tutaj trafiłem. Tylko muszę ogarnąć, w którą stronę ja poszłem. Czy tam poszedłem właściwie. Muszę zatrzymać w ogóle korektę na to, ile... Żeby nie trwało to znowu kilkudziesięciu minut, brać korektę na to, ile trwała sama walka. Tak myślę, że niestety, znaczy niestety, dla was to będzie akurat, ale dla mnie to będzie jakieś plus minus 20 minut na gadaniu i już pewnie wtedy, o nie. O nie. Nie, 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 nie. Topór. Tak, wolna postura. Wracając, 20 minut na gadaniu i już będę kończył, nie? Bo ta walka... no, krótka nie była. Oczywiście nie pokażę wam obu podejść do niej, bo... No bo po co? Pokażę wam tylko to udane podejście. No kurde. Ładnie. Możesz ty kruku jeden, ty! Czemu zły guzik wcisnąłem? Zacząłem kucać w powietrzu. A chciałem się... O, właśnie. Ej, no akurat gardę opuściłem. Fajne, że te shurikeny są autonamierzane. No! Gościu wali w miejsce, w którym ja stoję, a dostaję w miejscu, w którym po chwili się udam. W które po chwili się udaję. Czajcie to? No, o, bardzo fajnie. Zdychaj. Zdechł czy nie? Nie no, raczej zdechł. No nie ma bata, żeby to przeżył. Po prostu się jego zwłoki nie chcą wyrenderować. A ja tam nie potrzebuję. Jeśli dostałem expa, to będę zadowolony. Jeśli nie, gro... Oj. Dobrze, ten jest mega zwinny, ale bardziej wolę chyba tego od tego gościa z shurikenami. Naprawdę. No, bo temu mogę przynajmniej wejść na postulę. Do widzenia. I nie ma go. Dobra. Tu nic nie ma ciekawego. Ja już mam 12 minut samej gotki. Może lepiej nie będę próbował gadać śląskim. Bo jeszcze Ślązacy zaczną mnie hejtować, że tak kaleczę ich język. Ciekaw jestem w ogóle, co jest na samym szczycie. O, jestem ciekaw, czy mam wystarczą siłę ataku, żeby ciebie pokonać. Naprawdę, jestem tego ciekaw. Bo mnie denerwujesz od 3 odcinków. No tak, liczyłem z tym, to będą 3 odcinki. Tam chyba poszłem. Poszedłem! Czemu ja tak się czepiam tego... Czuję się powoli jak nauczyciel polskiego. I to taki stary nauczyciel polskiego. Tam nic nie ma. O! I heard you were the one that put the armor on that big bugger from Taro Troop. Yeah, he was making a stink about it. It was a damned awful job. But it looks like it paid off, didn't it? He already had a huge frame and massive strength, and you just made him near impervious to blade. That is true, but he doesn't like that armor. Sure didn't like me putting it on him. When a fight happens, it might come off easier than you think. Nie, kolego. Jeśli to jest jakieś wyzwanie, to je przyjąłem. O! Klucz do wartowni. Klucz do wartowni samurajów znajdującej się na terenie zbiornika w Ashinie. B
blisko studni, w której przetrzymywany był wilk, czyli do tamtego miejsca, które było zamknięte. For sure. To właśnie tu samorowiec Ashiny strzegą z szacunkiem złamanego rogu Giobu Demona. Złamany róg jest grotem włóczni używanej przez Giobu Demona. Ponoć żadna ofiara mu się nie wymknie. Róg pomaga przyciągać przeciwników i może pozbawić ich zbroi. Czy to jest narzędzie protezy? Czy to jest kolejne narzędzie... Niech to będzie kolejne narzędzie protezy. Błagam. Czy to jest posążek? Jest... O, fajnie. Gruby z dwoma psami i dzwonem. A widzę przydzwoń. Jak jeśli przydzwonię, to nie wstaniesz. Dobra, w sumie nie. Tam mam posążek, to mogę tam iść kiedy chcę. Tutaj niestety posążka... No, mam tam, nie? Ale dobra, spróbuję... Dobra, na szczęście nie do przepaści, jak mi się zdarzyło podczas pierwszego mordobicia. Oczywiście mojego mordobicia, a nie cudzego. Kurde, no nie będzie mi dane. Dobra, chociaż psy sobie zdejmę. No, jeden shuriken zmarnowany. Oj. Aha, nie żyje, fajnie. Tu. Popitka. Uszy! Fuks! Aha, nie tak być poza zasięgiem. Chociaż, czy ja mogę mówić o zasięgu w przypadku tego czegoś? Gościu ma wielki dzwon na sznurze i po prostu tak sobie o nim wymachuje, jak nie powiem czym. Poza to na YouTubie są bany. Szkoda, że Gacina nie mam. Bym mu z wielką chęcią na plecy wszedł. Ej, a może mam? Cukierek Ako, Ungo, Gukana. Mam! 7 cukierków łącznie, a to dobra. Okej, okay, no to tak, na górę. Tylko żebym teraz nie zmarnował tego cukierka. No, cukierek Gacina. Nie mam, nie. Pieski mnie pewnie wyczują. A, ale dla niego było za późno. Do widzenia! O! Złom magnetytowy. Ruda magnetytu wydobywana w Ashinie. Stanowi podstawowy składnik ulepszeń narzędzi protezy poziomu średniego i wysokiego. Twarda stal wykuwana z użyciem magnetytu jest bardzo ceniona w Ashinie. Złoża tej rudy są niezwykle rzadkie. Zaraz, moment, chwila! Już? Dobra, może nie będę musiał korzystać z tych petard. Okej, wystarczyło dopieczyć przeciwnika. Naprawdę, ale... O, czarny proch, fajnie. Naprawdę, biorąc pod uwagę, jak denerwujące są te wszystkie psy, ilość doświadczenia, jakie one dają, to jest żart. 3 razy więcej, jakby dawały, to bym siedział cicho. Dobra, tu pusto. Ciężka sakiewka. O, i mówiłem coś o posążku. Kurde, jakbym wiedział, że to jest, to bym po prostu zdzido... koleś, ty to jest ten kolejny handlarz. To jest kolejny handlarz! Jak wiedział, że tu jest, to bym zdzidował od razu, tutaj bym się ich pozbył. Wiecie, na odpoczynek. O tak. Oni wracają na miejsca podstawowe, a ja nie ostaciłbym tego. Cukierka. Kolejny handlarz z tej cmentarnej bandy. Przedmioty. O, kropelkę. Kropelkę wezmę, bo zawsze to na leczenie moru i nic więcej nie kupię. Dobra.
kuralik modlitewny. Część maski. Co? Za 5000? Wow. Nie, na serio, wow. Jedną część tej maski muszę kupić za łuski karpia skarbów. Za chyba 6. Za 5 albo za 6. A tu muszę wydać 5000 senów, co przy tak naprawdę dobrym farmingu nie jest problemem. Wystarczy po prostu nie ginąć jak idiota. Ale tak. Nie, ale dalej, po prostu wow. Ale koralik sobie z chęcią przygarnę. To będzie troszkę farmienia. Tutaj balony, kropelki, granulki. Znaczy balony, leki kontaktowe i granulki, bo kropelkę już jedną wykupiłem. Tutaj. I to dziwo jest przedmiot kluczowy. Czyli warto byłoby się w to wyposażyć. Tak samo pewnie jak w jedną część. Znaczy, bo to jest taka pewnie na tym. No, jest u góry element ozdobny, a jeszcze jest prawa i lewa część. Prawa i lewa część maski. Więc o ile prawa też nie będzie za łuski karpia skarbów, albo będzie wystarczająco dużo tych łusek, żebym mógł sobie to wykupić, to będzie spoko. No i materiałów. W ogóle fajnie by było, oni naprawdę ci kramarze sprzedawali te materiały. No spoczy. Co my tu mamy dalej? Puszczony loch! Ej! Gleba! Jezu! Co to jest? Karaluch? Ej, co jest? Ty wstałeś? Czemu to wstało? Dwa razy musiałem to dziabnąć. O, ostatni gryz. Tajemny niebieski środek Shinobi. Podczas wojny trzeba czasem doprowadzić do własnej śmierci. Powodowani dumą, samurajowie używają do tego mieczy, ale Shinobi potrzebują szybszego sposobu. Wystarczy rozgnieść zębami, by umrzeć. Użycie nie ogranicza mocy wskrzeszania. Ej, świetne! Może mi gonić jakaś banda? Ja padam na glebę. Umieram, oni dają mi spokój, ja się wskrzeszam. Dzięki czemu nie tracę użycia wskrzeszenia i pyk, mogę dalej eksplorować albo im wejść na plecy. Świetna rzecz. Tylko to oczywiście jest pewnie zużywalny przedmiot. Dobrze, to mnie nie atakuje, ale Jezus Maria, współczuję osobom, które boją się owadów. Notatka więźnia. Notatka znaleziona przy gnijącym trupie w opuszczonym lochu. Czyli co, mam nową lokację teraz? Pachnący kamień jest ponoć obiektem kultu w głębinach Ashiny. Ale jak mam zrozumieć słowa rzucić się? Ta stara księga okami nie zaprowadzi mnie dalej. Czy oni naprawdę dotarli do źródlanego pałacu? Chyba nigdy się tego nie dowiem. Kotaro, wybacz mi. No, żeż, mówiłem, że to mnie nie atakuje i oczywiście zaczął mnie atakować. Dobrze, padł od strzała. O. Kain w panterkę. Dobra, to faktycznie nie żyje. Mam nadzieję. Dobra. No i już ma 20, prawie 4 minuty. Jak to leci? Coś tam jest na dole? Poza tym? Środek uspokajający, sproszkowany lek na uspokojenie nerwów, stosowany przez tych, którzy zajmują się zatrważającymi rzeczami. Na pewien czas zwiększa odporność na przerażenie i spowalnia wskaźnik strachu. Grabarze, kaci, cmentarna banda. Każdy, kto obcuje ze śmiercią, nosi przy sobie ten proszek. Przyświęca im prosta zasada. Gdy strach bierze górę, ratuj skórę.
To jeszcze w stanie pewnie. Tak jest. A to obok te? Nie, ten mnie nie atakuje. Oj. I środek uspokajający też dostałem od tego. Ej, co jest? What are you doing here? Of all places. Ah, are you perhaps a shinobi? That's right. I thought as much. Might you be willing to take on a favor for me? I am Dojun. I've been tasked with the preparation of a medical treatment using the rejuvenating waters. I'll get to the point, my dear shinobi. This is a letter I received from the master. The particulars are contained within. Zakrwawiony list chirurga. Postrzępiony i zakrwawiony list od Dosaku, chirurga z opuszczonego lochu. Potrzebny jeden kiepski mężczyzna, najlepiej silny samuraj lub młody, barczysty żołnierz, na przykład z oddziału Taro. Musi być w nienaruszonym stanie. Dosaku. My dear Shinobi, the details are in the document. Considering the nature of the information, I think you'd agree that the less we know about each other, the better. Stary, biorąc pod uwagę, jakim ty miejscu stoisz, to chyba faktycznie lepiej, żebyś za dużo nie gadał, bo jeszcze to ostrze wyląduje w twojej krtani. I wypiję z chęcią za to. I nie żartuję, naprawdę, z jeśli domyślam, co on ma w planach zrobić. Dobra, petardy też świetnie na to... A nie, to jest ogłuszone tylko! No, myślałem, że też obrażenia zadały, ale nie. Coś jeszcze? Jeszcze tu jedno. I to chyba... Jak to jest ciężko zauważyć? A ten co, zastygł? Nie, on jeszcze żyje? Ile? Dobra, dalej. Kolejny, ostatni gryz. Drugi, nie, czwarty golum tu chyba jest. Ostatek. Tam przejście. Tutaj nic. Kolejny ostatni gryz. Tu. Już drugi. Już drugi. Drugi bez głowy. Balon duszy. Czy ja bym mogę się tu wycofać? A mogę przejść na tamtą stronę tej areny? Chyba nie bardzo, bo co jak co, ale z tym jeszcze nie chcę walczyć. No. Środek uspokaja. A nie, ej nie, to jest wojownik Shichimen? Wygląda jak bez głowy. O, i nabija mi przerażenie chyba, tak? Ej, nie, nie! Ej, co jest? No nieźle. O! To efekt mnie zabił, czy ta kula? Dobra. Gościu myśli, że nie żyje, więc niech sobie tak dalej myśli, ja stąd spadam.
Bo ewidentnie jestem jeszcze za słaby, aby z nim walczyć. Ta, Karaczany, zostawcie mnie w spokoju. Co tu jest dalej? Kolejny posążek. Bueno. No i dobra. W tym miejscu się z wami pożegnam. I mam nadzieję, że uda mi się jakoś przyciąć to nagranie. Żeby nie trwało 50 minut. Albo one, żeby nie trwało godziny maksymalnie. No to nic. Żegnam się z wami, widzimy się w następnym odcinku. Adios.